Do biura poselskiego posła Jana Dziedziczaka zgłosili się rodzice dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej w Goniembicach. Chodzi o niepokojącą wiadomość przekazaną podczas komisji oświaty. Projekt uchwały zakładającej przekształcenie szkoły podstawowej w Goniembicach z placówki ośmioklasowej w zaledwie trzyklasową. Placówka w goniembicach liczy 113 uczniów. Uczniowie klas od 4 do 8 mieliby zostać przeniesieni do szkoły podstawowej w Lipnie. Jan Dziedziczak zwrócił się z pismem do Łukasza Litki, wójta gminy Lipno. Podkreślał, że placówka w goniembicach ma w pełni wyposażone klasy, zaplecze socjalne i kompleks boisk. Podkreślał, że placówka w goniembicach ma w pełni wyposażone klasy, zaplecze socjalne i kompleks boisk. W poprzednich kadencjach włożono w jej modernizację sporo środków finansowych. Poseł podkreślił też wartość wiejskich szkół jako ośrodka życia kulturalnego. Poseł zapytał, czy projekt uchwały dotyczącej przekształcenia placówki był wcześniej omawiany z rodzicami dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej w Goniębicach? Czy pracujący w Komisji Oświaty zasięgnęli dodatkową informację od pani dyrektor Mirosławy Klecha co do jakości kształcenia oraz warunków w tamtejszej placówce? Na ile możliwe jest wstrzymanie planów reorganizacji placówki mającej na celu przeniesienie klas 4-8 do szkoły podstawowej w Lipnie?